lekarze jako grupa zawodowa potrzebują szkoły lekarzy medycyny estetycznej? Czy muszą nauczyć się medycyny estetycznej? Myślę, że medycyna estetyczna, tak jak każda inna dziedzina medycyny, biorąc pod uwagę, że medycyna estetyczna nie jest specjalizacją, zresztą nigdzie nie jest specjalizacją, ale jest bardzo powszechnie i szeroko praktykowana, wymaga nauczenia się jej. To nie jest ten przedmiot, to nie jest dziedzina, której się uczysz w czasie studiów. Są specjalizacje, gdzie są elementy medycyny estetycznej. Na dermatologii, czy specjalizacja z dermatologii, chirurgia plastyczna, ale to nie jest też, że wszystko ci specjaliści z medycyny estetycznej są w stanie nauczyć się podczas specjalizacji. Natomiast ci, którzy nie mają tych specjalizacji albo są innych mają inne umiejętności, muszą się medycyny estetycznej nauczyć. To nie jest to, że się z mlekiem matki, to nie jest to, że się weźmie webinar i się nauczysz. To jest taka sama nauka, taki sam proces kształcenia, taka sama krzywa kształcenia, to chyba tak się nazywa, jak każda inna dziedzina. No dobrze, czyli w pańskiej szkole medycyny estetycznej, kończąc ją, lekarz specjalizacji stomatologicznej wychodzi jako, nazwijmy to, pełnowartościowy specjalista medycyny estetycznej? Po pierwsze, nie jest to moja szkoła. To jest Szkoła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Ja ją założyłem, ja już ją kieruję od prawie... Tak 20... się przyjęło mówić tak, po prostu, tak. To jest pana doktora szkoła. Od ponad, już prawie 20 lat. To jest taka sama sytuacja w każdej innej specjalizacji. Jest pewien schemat kształcenia. Ten schemat kształcenia został opracowany w pewnej mierze przeze mnie, ale nie, że ja wszystko wymyśliłem. On powstał na bazie doświadczeń również innych kolegów z innych krajów. Tam, gdzie ta medycyna estetyczna była już wcześniej, typu Włochy, typu Hiszpania. Oczywiście modyfikujemy do potrzeb polskich. I taki lekarz, który taką szkołę skończy, on ma zaświadczenie, czy dostaje dyplom, w którym się jest napisane, że zdał egzamin testowy, że obronił pracę dyplomową, czy zdał egzamin praktyczny, co daje minimum gwarancji, że nie powinien popełnić kardynalnych błędów, ale to nie jest mistrz świata. Tak samo jak pani zdaje egzamin na prawo jazdy, to jest dowód na to, że pani już nie powinna wjechać na czerwonym świetle w nianie idącą z dzieckiem, tylko powinna ją zatrzymać się. Innymi to jest podobna historia. Potem, już mając te bazy, te podstawy, dopiero możesz, że tak powiem, kształcić się czy doskonalić. No właśnie chciałam nawiązać do tego, czy po tej szkole ten lekarz będzie lepszy od lekarza, który skończył dwutygodniowy czy kilkudniowy kurs? Absolutnie tak, bo on przez te 36 miesięcy, mam nadzieję, że trochę przesiąkł filozofią tej dziedziny, że zobaczył plusy i minusy, że zobaczył błędy i zobaczył dobrze robione zabiegi, że usłyszał to, czego się w przeciągu dwóch tygodni nie nauczysz, bo w dwa tygodnie będziesz miała taki... To jest tak, jakbyś pani przeczytała Potop czy Trylogię, czy wszystko inne, w takim bryku 15-stronicowym. No dobrze, ale techniki zabiegowe zmieniają się. No i czasami jest tak, że pewna technika jest już passé, nie powinno się tak wykonywać. I co dalej? Wracamy do bardzo dosyć istotnego elementu. Pragnąłbym stworzyć coś, co do tej pory jakoś tak się nie bardzo udawało, co by przypominało kształcenie permanentne. Że zobligować lekarzy do tego, zajmujących się medycyną estetyczną, zobligować, skłonić, bo żadnej władzy nad nimi przecież nie mamy, to jest logiczne. Skłonić do tego, żeby musieli się dokształcać, tak jak się jest w innych dziedzinach, gdzie, żeby to było, nie chciałbym powiedzieć obowiązkowe, ale przynajmniej no dobrze widziane. Dobrze, ale jakie szkolenie? Bo w tej chwili jest tak, że są dystrybutorzy preparatów określonych w medycynie estetycznej i mówią tak, ja ci dam x preparatów za x cenę z x rabatem, do tego dostaniesz ode mnie szkolenie. Uczy mój szkoleniowiec moją technikę. Droga pani redaktor, niedawno przejrzałem około 20 albo 25 filmów szkoleniowych różnych firm. Część była świetnie zrobiona, itd. Były też takie, że resztki włosów stawały mi dęba na głowie. Ponieważ? Ponieważ są, były nieprawdziwe, źle zrobione. Że były nie tylko nie można się było nauczyć, ale można było nabrać absolutnie złych nawyków, złych przyzwyczajeń. Więc szkolenie firmowe jest ok. Ale to jest trochę na tej zasadzie, że jeżeli ty masz podstawy, jak powinny pewne rzeczy wyglądać, to nie jest kwestia trików. To już nie dasz się za bardzo, w cudzysłowie nie mówię nabrać, tylko nie dasz się za bardzo przejść do porządku dziennego nad rzeczami, które są wątpliwe.
Bo masz umiejętność zadawania pytań, bo wiesz więcej. Więc uważam, że szkolenie podstawowe typu szkoła, ja uważam, że szkoła powinna trwać jakiś okres czasu, żeby właśnie mieć czas na to, żeby ta wiedza się trochę tak jak stratyfikacja ułożyła. Bo można przeczytać książkę w ciągu szybciutko, ale wracając do niej kilka razy dostrzega rzeczy, których nie widziałeś wcześniej. I dopiero potem ewentualnie właśnie doszkalanie, ale doszkalanie prowadzone przez ekspertów niezależnych. Firmy są ok, firmy mogą wspomagać, mają świetnych fachowców, ale nie można się opierać tylko na szkoleniu firmowym. I szkolić musi lekarz. No to w ogóle lekarz. Nawet nie ma o tym, to jest tak jakby pani... No to nie jest oczywiste. No ja wiem, no ale no to już nie... To, jak, te takie dziwne sytuacje, jakie dzieją się w Polsce, no niestety, to chyba jeden z niewielu krajów w Europie, no może jeszcze tam gdzieś na wschód od Polski, chociaż do końca tak nawet nie wiem. No niestety nie mogą być normą. To jest absolutnie... I poza tym to musi być doktor, to musi być lekarz, który nie to, że on posiadał trik strzyknięcia przez lewe ramię do prawego ucha. To nas nie interesuje. To musi być doktor, który zjadł jeden komplet zębów przez fakt, że zrobił już swoje błędy, popełnił swoje błędy, że ma swoje doświadczenie, który umie dostrzec rzeczy ważne. No dobrze, doktorze, skoro tak, mamy specjalistę młodego lekarza, który skończył szkołę medycyny estetycznej, skończył prawidłowo przeprowadzony kurs i wyrusza w swoją własną drogę zawodową, w swojej własnej praktyce lekarskiej. Tutaj chcę nawiązać troszeczkę do doktora wpisu w mediach społecznościowych o autorskich technikach zabiegowych. No bo na rynku trzeba się czymś wyróżnić. Tej medycyny estetycznej mamy wszędzie, zewsząd dookoła mamy gabinety medycyny estetycznej. Więc ten młody lekarz, czy nawet nie młody, każdy lekarz chce się czymś wyróżnić, chce mieć coś własnego, autorskiego. To źle? A czy powiedziane jest, że młody lekarz ma mieć to samo, co lekarz z 20-letnią praktyką? Czy pani widziała młodego kardiologa, czy młodego ginekologa, który ma taką samo uznanie i takie samo powodzenie i taki sam również status majątkowy, jak doktor, który ma 30 lat praktyki? Gdzie jest powiedziane, że ten młody lekarz ma mieć to samo? Młody lekarz się powinien wyróżnić nie dziwactwami, nie trikami, nie mediami społecznościowymi. Można z nich korzystać rzeczywiście, tylko z tym, że robi to w sposób poważny, że robi to prawidłowo i zyskuje sobie grono pacjentów, którzy będzie się prawdopodobnie na skutek jego dobrego funkcjonowania, czyli prawidłowego funkcjonowania, będzie się powiększało. Nie ma nigdzie czegoś takiego, że on kończy i ma zaraz wielkie powodzenie. Więc stąd się zdarzają takie sytuacje. Jest część specjalistów, którzy po prostu są po trosze showmanami. Czemu dają wyraz w swoich mediach społecznościowych? No i to jest niestety smutne. My z tym walczymy na tyle, na ile możemy walczyć. Nie mamy żadnej władzy sprawczej. Ale czy to źle? Źle. Bo lekarz nie jest showmanem. Jak jest showmanem, to są tacy lekarze. Byli lekarze świetnymi malarzami, byli lekarze świetnymi piosenkarzami, ale zostawiali swoją karierę. Był Komeda Trzciński, przecież słuchałem audycję, który był lekarzem, świetnie grał na tym, ale nie, i pracował, no, tylko że to były inne też troszeczkę czasy. Ale lekarz, jeżeli ma przygotowanie i pewien taki kręgosłup etyczny, narzucony, no wrodzony może nie. I to nie będzie zachowywał się jak showman, bo showman jest fajnie na Sylwestra, proszę bardzo, może być nawet, a w swoim gabinecie ma zachowywać się jak lekarz. A jak robi showmeństwo, to potem płaci za to. I ja apelowałem wielokrotnie i nawet byłem ze skargami w u rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby takich lekarzy troszeczkę utemperować. Ale nie jest tak, że rynek tego oczekuje. Wymusza, żeby lekarz, będąc po trosze marketingowcem, swoim własnym marketingowcem, bo nie wszyscy mają agencje, nie wszyscy mają osoby, które są w tym wykształcone, więc ten lekarz nie zawsze też, powiedzmy wprost, ma pojęcie o marketingu, o mediach społecznościowych. Niech zostawi marketing na boku. Jeżeli nie ma na marketingowca, niech się zajmie solidną, spokojną pracą. A jak ma pieniądze na marketingowca, niech sobie wybierze marketingowca. I tacy marketingowcy potem pokazuje się lekarz, który ma autorskie metody, o których pisałem w tym momencie. Bzdura totalna. To jest takie jak kolosalna. Już, bo nie ma czegoś takiego w przypadku, kiedy nie jest to przebadane, opublikowane, z pozwoleniami wszystkimi. To jest
Ta metoda powiększenia ust na płasko rosyjskiej, pani doktor. Nie, no to są bzdury, to już zostawmy to. To są triki. Nie ma powiększenia ust na płasko, żeby nie było powiększenia troszeczkę objętości. Można tylko zrobić dziwne rzeczy. Medycyna estetyczna ma nie udziwniać ludzi, między innymi, tylko ma podawać, że żyją spokojnie, zadowoleni ze swojego wyglądu i wyglądają lepiej, a nie inaczej. A łączenie preparatów własnych, które nam przynosi, u naszych pacjentów przynosi bzdury, ten efekt? Bzdury. Nikt. Czy pani by poszła do pediatry, który bada pani dziecko i mówi tak, pani doktor, pani redaktor, tu jest taka metoda klasyczna, która polega na podawaniu tego i tak tego, ale ja mam swoją autorską metodę, która polega na podaniu czegoś innego. Czy pani zaryzykuje zdrowie dziecka? Nie zaryzykuje pani. No nie, ale z drugiej strony ludzie, no człowiek jako człowiek, jak słyszy, że coś jest nowoczesne, autorskie, nowsze, to nowsze zawsze jest lepsze od tego starszego. Zapewniam panią, że byłem świadkiem wielu nowości, które w niesławie zniknęły. W niesławie zostawiając trupy, w cudzysłowie trupy oczywiście, zostawiając ofiary. Więc autorska metoda jest dobra wtedy, kiedy zostanie potwierdzona, opublikowana, sprawdzona, kilkuletni iter taki, który powoduje, że można to nadać. Więc jeżeli pacjencie drogi nie chcesz mieć niespodzianek, najczęściej są to niespodzianki typu brak efektu albo negatywne, rzadko kiedy pozytywne, i u doktora, który sobie wymyślił jakąś metodę łączenia dziwnych rzeczy, co nie ma często związku z fizjologią organizmu, to idź do takiego lekarza. Ale to jest najczęściej połączenie preparatów, które dla pacjenta wydają się też bezpieczne, bo to jest bardzo znany, przebadany kwas hialuronowy łączony z preparatami X, botoks łączony z preparatem X. Bzdury! Kolejny raz powtarzam, bzdury. To jest off-label, to jest nielegalne. No ale off-label funkcjonuje w medycynie. No, tak, ale wtedy, kiedy ma pani przynajmniej minimum gwarancji, że bierze od lekarza. Większość zabiegów z toksyną botulinową to jest nie, off-label. Nie, droga pani, już teraz spora część to jest on-label. Off-label jest trochę tych zabiegów, ale toksyna botulinowa przebadana przez 20 lat, 25 lat, setki publikacji. Dziesiątki tysięcy specjalistów, którzy się tym zajmują, więc to jest całkiem inna para kaloszy. Natomiast w przypadku łączenia kilku preparatów, na przykład jakieś preparaty do biostymulacji z toksyną botulinową i propagowanie tego, to jest absolutnie naganne. Ja tak samo na kongresie pokazywałem łączenie kwasu hialuronowego z toksyną botulinową, zaznaczając, to jest próba, że to jest off-label, że to trzeba mieć dobre przygotowanie, że są powikłania. Więc my... No ale z drugiej strony teraz to jest tak, jest do tego protokół zabiegowy zapewne do wykonania. Kto zrobił? Doktor Kowalski. Dystrybutor. No a to dystrybutor to jest od protokołu? Dystrybutor jest od dystrybuowania. Jest iluś pacjentów, którzy gdzieś tam nawet w mediach społecznościowych chwalą się efektami zabiegu. No skoro jest ładnie, no to pewnie... No, tylko że chwalenie się w mediach społecznościowych to w dużej mierze to są takie... aranżowane te chwalenia, a już te lajki, to już słyszałem, no można kupić 1000 lajków za tam, nie wiem, 100 zł, no to i to jest, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, my mówimy o racjonalnym podejściu do medycyny, o praktykowaniu medycyny, która jest medycyną, której się nie będziesz wstydził przed swoimi dziećmi, o medycynie, która minimum, a najważniejsza sprawa, zapewni bezpieczeństwo pacjentowi, a jeżeli ty tego nie masz takich umiejętności, zwłaszcza jesteś młodym lekarzem i próbujesz łączyć wiele rzeczy, to jest wbrew sztuce lekarskiej. Można w więzieniu skończyć. A czy medycyna nie powinna iść z duchem czasu i z oczekiwaniami? Ale niestety, czy nam się to podoba, czy nie, medycyna idzie z duchem czasu w sposób taki, jak jest przewidziany przez te gremia, które rządzą medycyną. Czyli tak jak wspomniałem, prośba do Komitetu Etycznego o przeprowadzenie badań, opublikowanie, konsensus. To jest ten sposób. Wszystkie inne, jeżeli ty robisz autorskie metody, rób to w zaciszu, bo może przyjść za chwilę ktoś z Komisji Kontroli Zawodowej, komisji, nie wiem, czy taka nawet jest, ale chyba jest, i powiedzieć, panie kolego, kto pana autoryzował, żeby publikować czy promować takie rzeczy? Niech pan pokaże dowody na to, że to jest bezpieczne, przynajmniej bezpieczne. No dobrze, doktorze, ale mamy lekarza specjalistę, wyszkolił się, wyuczył odpowiednio, otworzył sobie najpiękniejszą klinikę, najnowocześniejszą. Ładniejszą niż moja? No nie. No, weźmy dalej. I co? I czeka na tego pacjenta i siedzi.
ma media społecznościowe, które może napisać: nazywam się dr Jan Kowalski, jestem specjalistą neurologii, dermatologii, albo zajmuję się medycyną estetyczną. A to w dzisiejszych czasach jest za mało. No to niech się rozbierze może. Niech napisze, że jest najlepszy na świecie. Jest taki doktor, notabene, który napisał, że jest najbardziej wykształconym lekarzem medycyny estetycznej na świecie. Ja go znam, bo wyszedł spod moich rąk, że tak powiem. Więc nie wiem, i znam jego też dzieła. To są rzeczy naganne. Lekarz powinien zachęcać swoją powagą, skromnością, przygotowaniem i traktowaniem pacjenta, który przychodzi do lekarza medycyny estetycznej, jak pacjenta, który chciałby być potraktowany tak jak u ginekologa, dermatologa czy kogo innego. No to w którym momencie ten specjalista, lekarz zajmujący się medycyną estetyczną może o sobie powiedzieć, no jestem mistrzem. Jak będzie miał z 10 lat praktyki, jak będzie miał trochę publikacji, jak będzie się uczył, jak będzie korzystał i będzie czuł, że to jego, że to co on robi jest w dobrej jakości. A ja zadam Pani teraz inne pytanie. Ma Pani do wyboru, potrzebuje Pani specjalisty kardiologa i ma Pani specjalistę kardiologa, który tuż jest po specjalizacji i ma Pani specjalistę kardiologa, który ma 10-letnie doświadczenie. Którego Pani wybierze? No trudna sprawa. Chciałoby się powiedzieć oczywiste, że tego, który ma doświadczenie. Każdy z nas. Chyba, że ten jest wyjątkowo przystojny. Dla Pani to może mieć znaczenie. Nie, ale... Ja się biję z myślami, dlatego że jeszcze jest świeżo po szkole, po kursach. Być może ma to świeższe spojrzenie troszeczkę na... Świeżo po szkole, świeżo po kursach, dlatego że szkoła uczy rzeczywiście i daje umiejętności, tylko że potem liczy się ta praktyka. Dlaczego my się zwracamy o opinie, o oceny nie do młodziutkich lekarzy tuż po specjalizacji, tylko zwracamy się do ludzi, którzy mają duże doświadczenie. Bo to nie tylko wiedza ta, która jest w książce i na stole operacyjnym. To jest również wiedza życiowa. No dobrze, doktorze. To teraz czy ja dobrze zrozumiałam z naszej rozmowy? Proszę. Czy jest tak, że medycyna estetyczna to jest ogrom zabiegów różnych tak naprawdę? Więc... Nigdy żaden specjalista nie powie, że jest tym mistrzem, bo nie będzie w stanie tylu zabiegów zrobić. Czy nie warto byłoby specjalizować się w jednym? Droga Pani, słusznie Pani powiedziała. I to jest bardzo cenne, co Pani powiedziała, bo to jest taki przyczynek do tego, co ja bym chciał powiedzieć. Proszę pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy, że lekarze innych specjalizacji też są, znają dziedzinę jako taką. Ale też się specjalizują bardziej w jednym niż bardziej w drugim. Lekarz okulista, specjalista okulista zajmuje się bardziej siatkówką, drugi zajmuje się zabiegami innymi. To samo w medycynie estetycznej. Nie ma omnibusa. Omnibusy się skończyły. Innymi słowy, powinien znać się na medycynie estetycznej, ale się specjalizuje albo w tym, albo w tym. Oczywiście może się do tego przyznać, może się do tego nie przyznać, ale nie można być dobrym we wszystkim. To na zakończenie zapytam, jak pan doktor ocenia stan medycyny estetycznej w Polsce na dzień dzisiejszy? Nie chodzi mi i dobry, i niepokojący. I dobry, i niepokojący. Z jednej strony dobry, ponieważ rzeczywiście się rozwija, jest to duży rynek. Rynek, mam na myśli również taki i usług w zakresie medycyny. Jest wielu dobrych lekarzy oddających się, lekarzy, którzy już mieli czas, żeby zdobyć to swoje doświadczenie, ale z drugiej strony jest za duże przyzwolenie do działań, które mają mało wspólnego z taką etyką lekarską. Do działań takich właśnie typu terapie autorskie, do działań typu wywieszanie billboardów na całej kamienicy, że otwiera ktoś tam jakąś nową klinikę. Klinika. Nie ma klinik. Klinika jest, wiadomo, to jest nazwa, która jest tylko dla określonego typu aktywności lekarskiej. Można znaleźć to w statutach lekarskich. I w związku z tym i trochę jest takich lekarzy, którzy idą, szukają łatwego poklasku. Co jest może nie takie dziwne do zrozumienia, no bo to wiadomo, że jak to wygląda. Uważam, że lekarz powinien, zajmujący się medycyną estetyczną, pamiętać o tym, że przede wszystkim jest lekarzem, że go obowiązują go pewne zachowania. A ja nie wytrzymam i powiem to. No, medycyna proszę. Estetyczna jest towarem, stała się towarem, który trzeba sprzedać. Po prostu. I tu obowiązują wszystkie prawa i zasady wolnej sprzedaży. Dzięki Bogu tak nie jest, bo działalność lekarska jest limitowana. Lekarza obowiązują pewne zasady etyczne. Reklamy, rabaty. Rabat w medycynie jest albo typu przyjdź do mnie, dzisiaj będzie drugi zabieg za 50%. Ale to złe? Czy to świadczy o powadze zawodu? Czy to świadczy o godności lekarza? A to nie jest wyjście naprzeciw pacjentowi? Jego oczekiwaniom? To jest wyjście po to, żeby więcej zarobić szybciej.
Bo to nie jest wyjście naprzeciw pacjentowi. No umówmy się, zabiegi nie są tanie. Zależy które. Jeżeli zajmujemy się tylko zabiegami, które są może takie najbardziej, jakby to powiedzieć, chwytliwe, to one rzeczywiście mogą nie być tanie. Ale to nie oznacza, że każdy musi sobie je robić, to po pierwsze. To nie jest tak, że to jest obowiązkowe. To nie jest ratowanie życia. To nie jest ratowanie życia. Ja uważam, na przykład ja zawsze mówię do swoich pacjentów w ten sposób. Proszę zapytać, jeżeli pani nie wierzy. Jeżeli widzimy jakieś problemy natury właśnie takiej, powiedzmy, że koszty i tak dalej. I mówię w ten sposób. Jeżeli, szanowna pani, ma wziąć pożyczkę na zabieg medycyny estetycznej, to ja nie chcę takiego zabiegu robić. Bo to nie jest zabieg ratujący życie. Bo to nie, jeżeli ma pani, w pewnym sensie jest, to w tej chwili jest kult młodości. No, trzeba być młodym, gładkim, a filtry jeszcze wszechobecne w telefonach utrudniają życie. Więc ułatwiają, ale trzeba. Chcemy, sami to wprowadziliśmy, nie my lekarze, tylko środowisko, czy inaczej, cywilizacja dzisiejsza wymogła, żeby być takim, jak pani mówi, młodym, ładnym i bogatym, czy jakim jeszcze. Natomiast medycyna estetyczna, jeżeli ktoś miałby, wracam do tego konceptu, jeżeli ktoś potrzebuje, żeby choruje, ma problemy zdrowotne, ma zabieg operacyjny, który no, nie mam żadnych wątpliwości. Dla medycyny, medycyna estetyczna jest ważna dla ludzi, ale na zasadzie takiej, że bez niej można tak samo żyć. Dobrze, to jako puentę, doktorze, czym jest etyka lekarska? Medycyna estetyczna przede wszystkim powinna, tak jak każda dziedzina medycyny, kieruje się zasadami etyki lekarskiej. Nie ma etyki lekarskiej dla lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną i innych lekarzy. Więc przede wszystkim nie szkodzić. Następnie zachowywać się tak, żeby się nie wstydzić tego, co się robi, żeby się nie robić sobie złej prasy, złej renomy w środowisku, bo tak jak się nie widzi kardiologa chodzącego ze słuchawkami i proponującymi zbadam ci serce drugiej osobie za 50%, czy słyszała pani już? Nie. I trzeba brać pod uwagę, że ty reprezentujesz pewną grupę profesjonistów, która cieszy się w naszym kraju, z tego, co ja, o ile się ja nie mylę, jednym z największych takich kredytów, prawda, zaufania, poważania. Więc nie psuj tego. Zostałeś wykształcony po to, żeby ludziom pomagać. Pomagasz w inny sposób, niż może byś pomagał, ratując komuś życie, ale ciągle to jest w pewnym okresie, jakby to nazwać, może służba to chyba złe słowo teraz już w dzisiejszych czasach, no ale taka rodzaj powołania, prawda, no nazwijmy powołaniem. I są zasady zachowania jasno określone w kodeksach etyki lekarskiej. Co możesz, czego nie możesz. Nie wychodź poza to. Że na razie ciebie jeszcze nie ścigają, nie oznacza, że może ktoś się w końcu nie zwróci na to uwagi. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Mam nadzieję, że nie było zbyt ostro. Ja dziękuję za państwa zainteresowanie i za państwa wizytę u mnie. Mam nadzieję, że też nie byłem zbyt kontrowersyjny. No, powiedziałem to, co uważam i to, co myślę o tym, co jest moim życiem, no bo medycyna estetyczna jest moim życiem. I nie chciałbym, żeby została zepsuta przez, w cudzysłowie, przez nieodpowiednie działania, zachowania koleżanek i kolegów. Dziękuję doktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo.